A więc najpierw był buraczany kwas, gotowany na grzybach z całymi ziemniakami. A potem były śledzie w mące obtaczane, smażone na oleju konopnym. Później zaś pszenne kluski z makiem. Potem szła kapusta z grzybami, olejem również omaszczona, a na ostatek gospodyni Jagusia podała prawdziwy przysmak, bo racuszki z gryczanej mąki z miodem zatarte i w makowym oleju uprażone. A wszystko to zgromadzeni przegryzali prostym chlebem, ponieważ ani placka, ani żadnej strucli z mlekiem, ponieważ były z mlekiem i z masłem, to nie godziło się jeść dnia tego, ponieważ był post. Potem Jagusia nagotowała kawy, popijali ją wszyscy z wolna. Zaś potem najstarszy, Rochą mu było na imię, wyjął z zanadrza książkę okręconą w różaniec i zaczął z niej czytać cichym, a głęboko wzruszonym głosem. Jako to stała się nam nowina, Panna porodziła syna, aż w judejskiej ziemi, w Betlejem, nie bardzo podłym mieście. Narodził się Pan w ubóstwie, na sianie, w lichej stajni, między bydlątkami, co w tej radosnej nocy cichej były mu jedynymi bratami. A nad ziemią rozległ się anielski śpiew. Bóg się rodzi, moc truchleje.